Że ta wysoka mobilizacja szła w parze z bardzo wysoką świadomością wyborców, i to jest coś, na co na pewno trzeba będzie zwracać uwagę i z czego powinniśmy się moim zdaniem cieszyć. Dzień dobry, witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Z tej strony mówią do Was Agata Kępa i Tomasz Snowiec. Dzisiaj na kanale goszczą Tomka i będziemy omawiać sobie wybory. Bo przecież wybory to jest taki demokratyczny akt bezpośredni, bo głosujemy bezpośrednio. Znaczy, jak chodzi o demokrację bezpośrednią, to myślę, że też powiemy sporo o referendum. O referendum, właśnie. Dlatego dziś będzie i o jednym i o drugim, robimy sobie podsumowanie 15 października z tej części technicznej. Dowiecie się jak wyglądały wyniki, jak wyglądały różnego rodzaju procenty i czego możemy spodziewać się w przyszłości, czyli będzie trochę o datach. No to tą kłótą, że najpierw zacznijmy od tych wyborów w takim razie. Tak, znaczy no przede wszystkim ja zwróciłbym ogromnie uwagę na wysoką frekwencję. Ponad 74% uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział, co oznacza, że w zasadzie na czterech Polaków pełnoletnich uprawnionych do głosowania trójka poszła do wyborów, czyli tylko co czwarty uprawniony nie poszedł do głosowania. No i w trzeciej RP jest to absolutny rekord frekwencji. I takie duże zaangażowanie wyborców z pewnością bardzo cieszy. I też tutaj trzeba dodać, bo oczywiście większość osób wyraża zadowolenie, że mamy tak wysoką frekwencję. Natomiast pojawiają się też mniejszościowo malkontenci, którzy twierdzą, że wysoka frekwencja nie jest oznaką dobrą, ponieważ oznacza, że dużo osób niezorientowanych idzie do wyborów. Natomiast wyniki tych wyborów, ja oczywiście tutaj nie mówię o preferencjach partyjnych, bo tutaj każdy mhm. może mieć różne zdanie, ale wyniki tych wyborów oraz wyniki referendum, o czym będziemy dalej mówić, według mnie jasno wskazują, że ta wysoka mobilizacja szła w parze z bardzo wysoką świadomością wyborców i to jest coś, na co na pewno trzeba będzie zwracać uwagę i z czego powinniśmy się moim zdaniem cieszyć. No tutaj zgadzam się z Tobą, bo frekwencja rzeczywiście jest rekordowa. Mam również wrażenie, że Idzie za tym wysoka świadomość, to myślę, że jest kwestia nie tylko bańkowa, kiedy dużo częściej ze znajomymi rozmawiam w przeciągu ostatnich kilku tygodni o polityce i nie tylko na zasadzie, ze względu na to, że jestem politologką Agata, słuchaj o co chodzi, ale były to bardziej rzetelne rozmowy. To też to właśnie widać po tych wynikach, że więcej głosów niż w poprzednich latach padło na Osoby z dalszych miejsc na liście niż na jedynki, premia jedynek nie grała tak mocno jak zawsze, ile osób świadomie zdecydowało się na niewzięcie karty referendalnej. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy po wyborach świadomych obywateli i ta frekwencja jest bardzo wysoka, co może cieszyć. Mam nadzieję, że to nie będzie taki jednorazowy skok, tylko po prostu dłuższa tendencja. Dłuższy trend przekonamy się niebawem, bo przed nami w przeciągu następnego roku jeszcze na pewno wybory do samorządu i wybory do er Europarlamentu. Tak, zgadza się tutaj to przed nami, a nie też tak w odleglej perspektywie wybory prezydenckie. Właśnie, więc będziemy na pewno też śledzić, będzie życie weryfikowało, czy to tylko jednorazowy zryw, czy jednak wzrost tej świadomości. A co powiesz więcej jakby o tych samych wyborach? Powiedziałeś o rekordowej frekwencji, ale to nie jedyne liczby, które są wokół tych wyborów. Tak, myślę, że warto wskazać, e, ile mandatów zdobyły poszczególne mhm. komitety. I tutaj mamy 194 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, 157 dla Koalicji Obywatelskiej. 65 dla trzeciej drogi, dla nowej lewicy 26 i 18 dla konfederacji. E, tutaj przy okazji warto nadmienić, że warto by było, żeby też nowy rząd, kiedy już go będziemy mieli, a kiedy to mm -hmm. będzie, o tym za chwilę, e, przystąpił do sugerowanej przez Państwową Komisję Wyborczą e, nowelizacji. Ponieważ obecna struktura podziału mandatów między poszczególne okręgi jest już nieaktualna, ze względu na to, że ludność migruje do pewnych okręgów, pewne okręgi się wyludniają, a takiej zmiany należy, doko należy dokonać ustawowo i ta zmiana na razie nie została wprowadzona. Ja osobiście byłbym nawet zwolennikiem dużo ostrzejszego rozwiązania, bo ja oprócz tego, że połączyłbym okręgi, część okręgów, żeby te okręgi były większe. Co spowodowałoby, że te nierówności proporcji głosów do wyników w mandatach byłyby mniejsze, bo to nie trzeba do tego metody DONTA wcale likwidować. Metoda DONTA nie jest wcale tu taka kluczowa, bardziej ma podział na okręgi znaczenie. Natomiast no, tej nowelizacji trzeba dokonać, a ja bym poszedł, ale to by była rewolucja absolutna. O tyle dalej, że ja przydział mandatów dla konkretnego okręgu ustawiłbym tak. Że przeliczamy go zgodnie z tymi kwotami, które mamy w kodeksie mhm. wyborczym jako wytyczne, na podstawie tego, ile osób zagłosowało. To też by zachę powinno zachęcać ludzi do głosowania, bo wtedy było, że nie tylko idąc do wyborów możesz wybrać, ale też im więcej z naszego okręgu wyborczego pójdzie, mhm. tym większa reprezentacja będzie dla tego okręgu. Więc e, myślę, że w tym kierunku jak najbardziej warto by było pójść. Natomiast to są kwestie, powiedziałbym, takie niejako na y, uboczu tych wyborów. Tak, tylko tutaj się ustosunkuję, że wtedy by się okazało, że pewnie Warszawa ma dużo więcej tych mandatów niż w tym momencie. Tak, znaczy, jeżeli by wydzielić za granicę, to trochę więcej, nie aż tak dużo więcej, tak. natomiast na pewno Warszawa miałaby więcej, bo też w ogóle miasta pewnie miałaby więcej, no bo w tej chwili jest tak, że jeżeli ktoś bierze zaświadczenie. Albo mhm. przepisuje się, a jest na stałe zarejestrowany w okręgu poza dużymi miastami, a z racji tego, że faktycznie żyje w tych miastach, no to powoduje, że te okręgi są niedoreprezentowane. No i, no i uważam, że to jest jednak pewien problem, bo jakkolwiek jestem, e, e, tak samo jak na gruncie konstytucji jest napisane, że posłowie są reprezentantami całego narodu, a nie tylko mhm. swojego okręgu. No to jednak tą reprezentację częściowo po coś mamy. No i też wchodzi tutaj kwestia równości głosu. Jest bardzo ważna. Mhm. Więc też będziemy na pewno obserwować, jak się będzie to otoczyło, jeśli uda się to w najbliższym czasie, to na pewno też wam damy znać, czy będzie jakaś nowelizacja. Powiedziałeś o liczbach, powiedziałeś o frekwencji. No to może pora na daty, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień zmienia się rząd, że będziemy mieli od razu rewolucję. Przed wyborami były liczne zapowiedzi, co to się nie stanie w ciągu pierwszych 100 dni. Tylko, tak. że to warto zaznaczyć, że to jest 100 dni rządu, a do sformułowania nowego rządu jeszcze trochę. Jak wygląda tutaj. Data jak wygląda terminarz. Tak, zasadniczo kwestie dat e, reguluje konstytucja. Wygląda to tak, że od dnia wyborów prezydent ma 30 dni na e, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Co oznacza, że może to zrobić do 15 listopada. Z tego co słyszymy, są, to jeszcze nie jest oficjalna informacja, ale są zapowiedzi, że zrobi to najpewniej 12 listopada w poniedziałek. Po Wszystkich Świętych i po Święcie Niepodległości. Mhm. Czyli niemal całkowicie, wyczerpie jakby przewidziany przez Konstytucję czas. I dopiero wtedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. Czyli to jest termin maksymalnie do 15 listopada. Następnie prezydent ma 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu, na to, żeby desygnować jakiegoś kandydata na premiera. Co warte podkreślenia, Konstytucja tutaj nie daje prezydentowi właściwie żadnych wytycznych, co do tego kogo desygnować na tego premiera. Czasami to jest takie trochę pół żartem, ale pół serio prawnicy dyskutują, czy aby na pewno jest wymóg, żeby to była osoba pełnoletnia. Większość mówi, że no tak, no jednak zdolność do czynności prawnych pełna i wszystko. Ale to są rzeczy takie, które są dorozumiane. Jakby, na, konstytucja po prostu wskazuje, że prezydent wskazuje i desygnuje, i to jest jego wola, kogo wskaże. Mhm. Oczywiście wiemy, że w realiach politycznych nie są to zazwyczaj osoby znikąd, natomiast prezydent zapowiadał, że on postąpi tak, że wskaże osobę ze zwycięskiego, czyli w definiowanego obozu, tak, obozu, który uzyskał najwięcej głosów, czyli z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli prezydent wskaże kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, który nam będzie miał na to czas do maksymalnie do 29 mm -hmm. listopada. 14 dni od terminu, który on wskaże, jeżeli to będzie 13 listopada, no mm -hmm. to do 27 listopada. Yy, I prawdopodobnie wskaże kogoś z Prawa i Sprawiedliwości. Następnie ta wskazana przez prezydenta osoba będzie miała kolejne 14 dni na to, żeby przedstawić swój program rządzenia, wygłosić tak zwane expose i dopiero po tym 14, te, znaczy w, w ciągu tego 14-dniowego terminu musi się odbyć głosowanie nad wotum zaufania mm -hmm. do tej osoby. Czyli teoretycznie ostatni termin, w którym może się to wydarzyć, to jest 13 grudnia. Czyli teoretycznie do 13, 13 grudnia możemy dopiero, e, możemy, Sejm może zdecydować o tym, mm -hmm. że ktoś z PiSu jednak nie dostanie misji tworzenia rządu. Oczywiście przez cały ten czas, pomimo złożenia dymisji na pierwszym posiedzeniu Sejmu, rząd będzie pełnił swoje funkcje do czasu wyboru nowego rządu. I dopiero od 13 grudnia do 27 grudnia, przypominam, mówimy tutaj cały czas o terminie najpóźniejszym. Tak. Bo może się tak zdarzyć, że te terminy będą krótsze, no bo jeżeli na przykład będzie 13 listopada, no to już dwa dni jesteśmy wcześniej. Jeżeli też poddane zostanie wotum podgłosowanie, no to odpowiednia ilość dni wcześniej mhm. też tu wypadnie. Ale wiele wskazuje na to, że 13-27 grudnia to będzie ten okres, kiedy obecna opozycja wciąż Posiadająca jednak większość sejmową już po tych, po tych wyborach. Tak, bo tutaj jeszcze tylko dodam, bo mówiliśmy o tych pojedynczych rozkładach mandatów, ale ta opozycja liberalno-lewicowa, czyli składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Składająca się na Pakt Senacki. Składająca się też na Pakt Senacki, ma łącznie w Sejmie 248 mandatów, czyli większość. Tak, i... W... Pomimo pewnych kłótni, no wszystko wskazuje na to, że jednak te trzy komitety zawiążą koalicję mhm. i utworzą wspólny rząd. I wtedy od 13 do 27 grudnia Sejm ma prawo wskazać swojego kandydata, przegłosować go i go wybrać. Mhm. Czyli podejrzewam, że jakby tutaj Sejm nie będzie się specjalnie ociągał, mhm. Aczkolwiek, jeżeli na przykład negocjacje koalicyjne by się przeciągały, no to teoretycznie aż do 27 grudnia możemy czekać na e, e, premiera z jeszcze opozycji. Mhm. E, natomiast no, wydaje mi się, że oczywiście ten termin będzie krótszy, i wydaje mi się, że no, jednak przed świętami zostanie to załatwione. Więc może być trochę tak, że nowy rząd dostaniemy na gwiazdkę. Dla niektórych to e. będzie prezent, dla niektórych ta, raczej ta, 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 rózga. Dla, dla, nie, dla, nie, dla niektórych y, rózga. Natomiast e, jeżeli e, w tym kroku opozycja nie powołałaby rządu, a przypominam, większość <grym> bezwzględną trzeba uzyskać w głosowaniu, no to jeszcze zostaje trzeci krok z podobnymi terminami. Tylko tutaj wraca inicjatywa do prezydenta. No i prezydent też swobodnie mógłby kogoś wskazać i ten ktoś już musiałby tylko względną większość głosów uzyskać, a gdyby nie uzyskał, no to mielibyśmy przedterminowe wybory. Natomiast w związku z obecną sytuacją polityczną wydaje się, że nie grozi nam ten scenariusz i po prostu w okolicach drugiej połowy grudnia wskazany zostanie nowy rząd. I oczywiście tutaj, jakby komentując zachowanie prezydenta, oczywiście prezydent ma konstytucyjne, prawo do takiego zachowania. Ja osobiście oceniam takie zachowanie negatywnie. Uważam, że taki zwyczaj, który funkcjonował przed prezydentem, prezydentem Dudą, że prezydent zaprasza na rozmowy przedstawiciela każdego z komitetu, mm -hmm. żeby się zorientować, kto ma być desygnowany, to wiadomo, był zwyczaj. Bo zwykle było wiadomo, kogo mm -hmm. w większość tej sejmowa chce desygnować. Był dobrym zwyczajem. Prezydent Duda zarzucił ten zwyczaj, natomiast zarzucił go w jednak specyficznych warunkach. To znaczy, po raz pierwszy, dwukrotnie z, rządu, je, dwukrotnie z rzędu, jeden komitet miał samodzielną większość. Mhm. No to w takiej sytuacji wydaje się mi oczywiste. No, miał samodzielną większość. Nie było sensu robić spotkań z każdym komitetem, jak będzie się kształtowała większość. Natomiast w sytuacji, gdy żaden z komitetów tej większości samodzielnie nie ma. No to wydaje mi się, że powrót do tego zwyczaju byłby takiego z punktu widzenia parlamentarnego i też ustrojowego bardzo dobrą praktyką. Tak, to też była taka demokratyczna praktyka, że rozmawiamy z każdym. Tak. No plus oczywiście tutaj się powołuje na zwyczaj, że był zawsze wskazywany kandydat największego komitetu. No zdarzyło się, no, tylko to nie było jeszcze za obecnej konstytucji. Zdarzyło się jednak, że byli wskazywani, na przykład Waldemar Pawlak, kiedy rządził w koalicji z SLD jako premier, no, to był mniejszościowym koalicjantem. Natomiast no, to są już takie uwagi, które no, jakby nie mają z nie mają twardego prawnego usankcjonowania, tylko takie oczekiwania, jak moim zdaniem powinni się tu politycy. Zachowajmy natomiast zapowiedzi, wiemy, że raczej będą te terminy, które nas do połowy grudnia przytrzymają w oczekiwaniu na nowy rząd. Tak, e, czyli w takim razie, jeśli ktoś deklarował, że zrobi coś w ciągu pierwszych 100 dni rządzenia, to tak naprawdę najpewniej będziemy mogli to weryfikować dopiero czy to do końcem marca, czy początkiem kwietnia. Tak, zresetujcie swoje liczniki ze 100 dniami. Te liczniki jeszcze e, nie, nie ruszyły. ruszyły. Tak. Znaczy, jeżeli ktoś mówił, że zrobi coś e, Ileś na przykład jeden dzień po wyborach, to co innego, ale jeżeli mówił, że w stu pierwszych dniach rządu, to te dni jeszcze się nie zaczęły. Tak, ten licznik jeszcze nie ruszył. Jest pora szansa, że my jeszcze tak naprawdę przed końcem roku nagramy jakiś odcinek, jak ten rząd się tutaj formułuje, może jakie ma plany dotyczące demokracji bezpośredniej. Czy jeśli chodzi o same wybory do Parlamentu, do Senatu, do Sejmu, tak naprawdę to wszystko, bo jeszcze chciałam się zapytać o Senat? Nie, 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 nie jest to wszystko. Natomiast myślę, że przy referendum wrócimy do tego ostatniego wątku, który chciałem poruszyć przy wyborach Sejmowych. Jasne, no to w takim razie teraz pora, żebym się zapytała o Senat, bo w niedzielę 15 października mieliśmy, jako ci obywatele, którzy mają to prawo właśnie do wybierania, trzy głosowania do Sejmu, do Senatu i referendum. Jak wygląda kwestia Senatu? Wiemy, że ordynacja jest inna. Tak, do Senatu obowiązuje ordynacja większościowa, jednomandatowe okręgi wyborcze. Co oznacza, że po prostu w każdym ze stu okręgów kandydat, który dostał mhm. najwięcej głosów, zdobywa mandat. Wiemy też, że mieliśmy pakt cynacki, czyli Koalicja Obywatelska, mhm. Trzecia Droga oraz Nowa Lewica. One wzajemnie przeciwko sobie nie wystawiały kontrkandydatów. Mhm. To znaczy, jeżeli w którymś okręgu kandydował ktoś z jednej z tych trzech opcji, to pozostałe dwie nie wystawiały swoich kandydatów. No, ponieważ tak te ugrupowania się po prostu e, umówiły między sobą, że tak to będzie wyglądało. Tak, to już jest kolejny raz, kiedy ten pakt senacki. Tak, istnieje. Dru drugi raz, bo cztery lata temu po raz e, pierwszy taka sytuacja wystąpiła. E, poniekąd sprowokowana e, e, ordynacją e, wyborczą. E, no i tutaj pakt senacki, oczywiście, jakby no, zdobył zdecydowaną większość 67 miejsc w, w Senacie. E, no i jakby będzie to równolegle, podejrzewam, z negocjacjami rządowymi, pewnie kwestii marszałków Sejmu i Senatu. Mm -hmm, tak. e, e, będą omawiane. Tutaj jest znaczna różnica, bo w przypadku wyborów 4 lata temu do Sejmu większość uzyskała Zjednoczona Prawica. To znaczy nie. Aha, tak, do, Sejmu, do Sejmu tak, tak do Sejmu, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, a, a do, do Senatu pakt senacki. pakt senacki. Tylko wtedy ta różnica była mniejsza, bo w ramach paktu senackiego senatorów było 51, tak. a w tym momencie jest to kilkanaście więcej, więc ta przewaga. I jeszcze w tym momencie opozycji jest większa w Senacie niż było to wcześniej. Więc na pewno tutaj rzeczywiście będą jednocześnie trwały te różne dyskusje na temat marszałka Senatu, marszałka Sejmu, premiera, całego rządu i wszystkich ministerstw. Tak, zgadza się. No to pora przejść do referendum, czyli naszego trzeciego głosowania. Tak. I referendum okazało się ważne. Ale nie wiem, znaczy ważne, okaże się pewnie, bo to jeszcze decyzji Sądu Najwyższego w momencie, jak to nagrywamy, nie ma. Być może, jak to oglądacie, to być może już jest. Tak, my z Tomkiem mamy taki ogromny talent, nagrywać jakieś dwie minuty, zaczynać przed tym, jak jest jakaś decyzja. Więc... Znaczy, nie mamy na pewno zapowiedziane w momencie nagrywania, że, że, że już będzie ogłoszona przez Sąd Najwyższy. E... No bo jeszcze jest rozpatrzeniem pro protestów mhm. e, wyborczych, protestów referendalnych, więc być może, wydaje mi się, nie sprawdziłem przed nagraniem tych terminów, ale chyba nagranie jednak ukaże się wcześniej. Mhm. Natomiast e, nie mamy powodów sądzić, że na ten moment, że e, referendum okaże się nieważne. E, więc referendum będzie najprawdopodobniej ważne, ale będzie niewiążące. Referendum będzie niewiążące, ponieważ wzięło w nim udział ponad 40% uprawnionych do głosowania, a więc poniżej 50%. A zgodnie z konstytucją, referendum w Polsce jest wiążące w sytuacji, gdy tych głosów byłoby ponad 50%. Jakbyś mógł przypomnieć jeszcze z tej prawniczej strony różnicę między ważnym, nieważnym, wiążącym, a niewiążącym referendum. Wiem, że już rozmawialiśmy o tym na kanale, ale może ktoś trafi do nas teraz. Tak, to, a to jest znacząca różnica. To, to, to znaczy. Dla prawników znaczące, bo prawdę mówiąc, dla przeciętnego obywatela, ja trochę się nie dziwię, że przeciętny obywatel ma trochę takie, jaka tu jest różnica, no bo w praktyce dla niego niekoniecznie jakakolwiek. Mhm. Zwłaszcza, że mamy taką sytuację, że w samorządach, jeżeli nie ma progu frekwencyjnego określonego, to wtedy referenda są nieważne, a nie niewiążące. Mhm. Jakby nieważne, to jest takie, jakby. Prawnie nie zaistniało. To znaczy, w przypadku referendów ogólnokrajowych, e, gdyby na przykład sąd najwyższy stwierdził, że e, były takie nieprawidłowości, że nie możemy uznać odbycia się tego w, w, referendum i wyrażonego w, wyrażonej w niej woli, no to wtedy są pewne prawnie u, tam uszeregowane przesłanki, e, bardziej techniczne bym powiedział, e, które mówią nam, że referendum będzie, byłoby nieważne. Natomiast niewiążące oznacza, że referendum jest ważne. Obywatele wyrazili w nim swoją wolę, natomiast politycy nie są zobligowani, pomimo ważnego wyrażenia przez obywateli głosu, do tego, żeby wprowadzić te rozwiązania w życie. Natomiast tutaj warto podkreślić, że głosowanie było na nie, więc nawet gdyby to referendum było wiążące, to ono nie obligowałoby do wprowadzenia pewnych rzeczy tam zaproponowanych. No, inna kwestia, którą już tutaj poruszałem, to jest kwestia tego, że nie mamy żadnych procedur, co jeżeli referendum byłoby wiążące i jak należy mhm. to wdrażać. A przy obecnych decyzjach, pytaniach, większość rozwiązań byłoby takich dość wątpliwych, to znaczy w ogóle, co my mamy zrobić, jeżeli by głosowanie odbyło się na tak. Mhm. E, więc, więc, jakby tu, tutaj, jakby nie, było, nie byłoby takiego problemu. No i też nie ma żadnych przepisów, że jeżeli obywatele przeciwko jakiemuś rozwiązaniu zagłosowali w referendum, no to powieki to nie ma być wprowadzone, nawet gdyby było wiążące. Jakby po prostu te procedury w Polsce są zupełnie nieustalone. No dlatego my bardzo często postulujemy, żeby wiele z tych przepisów pozmieniać, dookreślać, żeby było tak, że podejmując jakąś decyzję my dokładnie wiemy, o czym decydujemy i jaką decyzję chcemy podjąć. Tak, zanim jednak jeszcze powiesz właśnie o tych wnioskach, to chciałam się zatrzymać i zapytać o liczby, bo o tych liczbach mówiliśmy na początku w przypadku wyborów do parlamentu i teraz też się chciałam zapytać o liczby, czy to o frekwencję, czy o wyniki samego głosowania. To znaczy, ja uważam, że wyniki tego referendum i frekwencja tego referendum. Mm -hmm. Świadczą o tym, że mamy bardzo świadomie podejmujących decyzje obywateli, i uważam, że niepowodzenie tego referendum, to jest paradoksalnie doskonały argument za tym, że możemy i powinniśmy obywatelom pozwolić bezpośrednio w referendach decydować o większej ilości spraw. Po oczywistym usprawnieniu wielu mhm. procedur referendalnych, przepisów, bo tutaj mamy naprawdę dużo dziur mhm. w prawie. To pokazuje, że obywatele są w stanie podjąć świadome wybory. Bo przypominam, to było tak, że każdy idąc do głosowania, idąc na wybory, a było to 75% osób, automatycznie dostawał kartę na referendum. Nawet jeżeli jakieś komisje, które co prawda nie powinny tego robić, ale zdarzały się takie sytuacje, pytały, czy, chce, czy ktoś chce wziąć wszystkie karty, czy chce wziąć kartę referendalną, to nie było tak, że ktoś musiał domagać się tej karty referendalnej, tylko musiał odmówić jej wzięcia. Tak. Co oznacza, że tak wiele osób odmawiających wzięcia udziału w tym referendum nie zrobiło tego, dlatego że mają e, gdzieś głosowania, mają gdzieś podejmowania decyzji, mm -hmm. tylko świadomie uznali, że kształt tego referendum jest niedopuszczalny. Co oznacza, że wykazali się dużą świadomością wyborczą i dużą świadomością obywatelską. To znaczy, że mamy ogrom ludzi, którzy wie nad czym głosują i wie, jakie chce podejmować decyzje. I tutaj też chciałbym wrócić do tego tematu, co mówiłem, że nawiążę jeszcze do wyborów sejmowych. Tak, to ja bym tylko się stosunkował co do. Właśnie tych pogłosek, że czasami komisje pyta, się pytały. No to są rzeczy, które ja słyszałam internetowo gdzieś jedynie. To znaczy, ja mam znajomych, którym się zdarzyło być zapytanym, czy chcą wszystkie karty wziąć. To właśnie w przypadku, czy to moim, czy moich znajomych, to nie spotkałam się z taką sytuacją. Sama nie byłam pytana o to ile chcę wziąć kart ze sobą, no i z tego, co jakby też spędziłam jakby czas w kolejce, a trochę się nastałam do tego głosowania, to też nie słyszałam, żeby ktoś wokoło był pytany, więc z pewnością to zależy od komisji, ale mam wrażenie, że tak czy siak była to mniejszość, że jednak zdecydowanie... Tak, większości... tak, znaczy, ale to też jak poznajemy, mhm. jak szukałem, po prostu pytając, tak. czy, ich, czy ich pytali, to o mniejszość... Deklarowała. No i to tak jak mówię, to też nie jest coś, co możemy powiedzieć, że to jakoś wpłynęło, zaburzyło. Ten obywatel podejmował świadomie decyzje. Tamu nie mówili, nie bierz kart do referendum, tylko czy chcesz wziąć to w większości, nawet czy chcesz w ogóle, czy bierzesz wszystkie karty. Mnie osobiście nie pytali, ja mhm. musiałem po prostu odbierając karty, zadeklarować, że ja nie chcę karty referendalnej. I tak to wyglądało u mnie. Ja głosowałem, co prawda, wyjątkowo w tym roku, poza swoim miejscem zamieszkania. Natomiast, tak jak mówię, w wielu komisjach z całej Polski, jak pytałem znajomych, to zdecydowanej większości po prostu, jeżeli ktoś nie chciał, to się świadomie to zakomunikować. Czyli jednak podjąć pewien trud, co nawet tak. przez część osób mówiła, że no, ten bojkot referendum może okazać się przy wysokiej frekwencji nieskuteczny. Bo to jest jednak duży wysiłek poznawczy, obywatel musi się zorientować, że to referendum mu nie odpowiada, musi się zorientować, że tutaj bierze kartę, a tutaj nie bierze. W dodatku musi to świadomie e, zadeklarować. Przecież wiele osób ponosiło, że być może część osób będzie się wstydziła. Więc nawet jeżeli mieliśmy te wszystkie mechanizmy, no to mimo wszystko ogromna część ludzi. Stwierdziła, my nie chcemy w tym referendum tak. wziąć udziału. I tak jak mówię, dla mnie to jest argument za tym, że skoro oni świadomie podjęli taką decyzję, to możemy spokojnie, wiele decyzji w referendum im powierzyć, tylko po prostu, żeby to referendum było klarowne, o co w nim pytamy, mhm. jakie będą skutki przyjęcia tego referendum. Tak, no tutaj z tymi wnioskami się zgodzę z tobą, i nawet m, jeśli jakby. Też myślę, że kolejnym takim powodem, dla którego to jest rzeczywiście duża liczba, bo jednak musimy wziąć pod uwagę ten szereg jakby tych dyskusji, które były wcześniej, dotyczące tego, że jednak trzeba zadeklarować w jakiś sposób swoje poglądy, bo było wiadomo, że część osób, które się opowiada za konkretnym ugrupowaniem, będzie to referendum domyślnie brało, a część osób, które się opowiada za innymi ugrupowaniami, domyślnie nie będzie brało tego, tej karty. I tu były i dyskusje o samej tajności wyborów, a jednak też takie deklaracje, zwłaszcza w przypadku tych ogromnych kolejek w obliczu tak naprawdę dziesiątek obcych osób, no to to naprawdę trzeba, myślę, być jakby świadomym i przekonanym do tego, żeby taką decyzję podjąć. Tak, natomiast kolejna rzecz, która moim zdaniem pokazuje, że wyborcy decydują świadomie i to nie jest tak, że bezwolni podążają za wolą partii, są tegoroczne e, wyniki wyborów, ale w obrębie list. Mhm. Ponieważ bardzo często pewnie słyszycie, że to jest tak, że partie ustawiają kolejność, no i jedynka, więc ma jedynkę, no to wejdzie. No i zazwyczaj jest tak, nie? i że nie mamy wyboru. No owszem, mamy, bo my wybierając jakąś listę, wybieramy, którego kandydata wskazujemy. Mhm. Jeżeli kandydat, którego wskażemy, nie był na jedynce, a uzyska więcej głosów niż pozostali kandydaci, w tym kandydat z jedynki, no to on w pierwszej kolejności bierze e, mandat, zdobywa mhm. go. Eee, więc oczywiście mamy tutaj eee, wybór. Na to kto wejdzie z listy. Oczywiście jest tak, że zwykle kandydaci, którzy są najmocniejsi są na jedynkach, więc to też nie jest tak, że tylko z tej jedynki, bo jedynka oczywiście daje bonus, mm -hmm. a to nie jest tak, że tylko dlatego, że ktoś jest na jedynce, ma dużo głosów. Bo też tak. często tak, że po prostu osoba, która i tak wzięłaby najwięcej głosów, więc dlatego daje się ją na jedynkę. Tak, no przypuszczamy, że Donald Tusk tak czy siak miał bardzo dużo głosów, tak, a nie ma. Może, bajki... może byłoby to 400, nie 500 tysięcy, ale, ale w dalszym ciągu. Ale w dalszym ciągu jestem przekonany, że gdyby zamienił się z kimkolwiek miejscem na liście u siebie, to ta osoba, z którą by się zamienił, dostałaby pewien bonus, natomiast Donald Tusk dalej po prostu absolutnie bezkonkurencyjnie pokonałby tą listę. I my porównaliśmy. I w 2019 mhm. roku, co też warto zauważyć, było pewnym wzrostem, co pokazuje zwiększenie się tej świadomości. Tak, że to nie jest taki jednorazowy skok, tylko raczej tendencja, z którą mamy do mieliśmy, czynienia. Mieliśmy wśród komitetów, które przekroczyły próg wyborczy, 14 takich sytuacji, że jedynka nie zdobyła mhm. najlepszego wyniku. I w trzech sytuacjach kończyło się to tym, że jedynka nie zdobywała mandatu. Mhm. Natomiast w tym roku takich sytuacji, w których e, była mijana jedynka przez kandydata do naszego miejsca było aż 21, mhm. z czego aż 4 zakończyły się niezdobyciem e, mandatu. Tu oczywiście mamy e, przede wszystkim dwa dość słynne przykłady, kiedy te kandydatki partii Razem pokonały kandydatów e, e, posłów obecnych z jedynek Nowej Lewicy. E, mamy przykład Janusza Korwin-Miejkiego, e, który będąc liderem swojej listy, która zdobyła jeden mandat, zdobył trzeci wynik w obrębie tej listy. No i mamy jeden przykład, gdzie kandydat PSL-u przeskoczył kandydata Polski 2050 w obrębie list trzeciej drogi. No i oprócz tego 17 innych e, minięć, e, gdzie albo mimo wszystko minięcia jedynka zdobyła mandat, albo gdzie mimo minięcia po prostu komitet w danym okręgu nie zdobywał żadnego mandatu. Mm -hmm. e, to jest wzrost o 50%, więc to jest bardzo duży wzrost przez te 4 lata. I w związku z tym ja jakby tutaj pokazuję, że wyborcy, pomimo tego, mm -hmm. że poszli masowo, to nie było tak, że poszli głosować ludzi, którzy byli mniej świadomi. Pomimo tego, że frekwencja wzrosła, to wśród osób głosujących świadomość tego, na kogo głosujemy, no bo łatwiej jest zagłosować na jedynkę, mm -hmm. po prostu zawierzyć partii, niż wskazać świadomie swojego kandydata. Postawa referendalna pokazuje, że świadomość wśród wyborców rośnie, a skoro mamy świadomych obywateli, to ucywilizujmy swoje przepisy referendalne, wprowadźmy wiele ułatwień, wiele instytucji demokracji bezpośredniej i będziemy mogli, my obywatele, podejmować decyzje. Wiele z nich właśnie w ten sposób. I jak dla mnie, zarówno wynik tego referendum, jak mm -hmm. i wynik wyborów świadczą o tym, że mamy do tego doskonałe warunki. No tutaj się z Tobą zgodzę, tylko chciałam jeszcze dodać, że te mijanki były nie tylko w przypadku jedynek, ale jak spojrzycie na listy kandydatów, kandydatki, to tak naprawdę było tak, wielu innych. Mijanki tak... na dalszych miejscach są już standardem. To, jakby, tak, to nikogo tak. aż tak bardzo nie dziwi. Tak, ale no tutaj to jakby pokazuje ten wzrost tych mianek, myślę, że na dalszych miejscach, jakbyśmy policzyli, też by było. Więcej niż dotychczas, więc chyba tutaj występujemy na koniec z takim apelem, żeby rządzący, żeby władza nam dała możliwość współdecydowania o codzienności poprzez zwiększenie demokracji bezpośredniej. Dokładnie a z pewnością o tym, co należy usprawnić się w e, procesie referendalnym opowiadaliśmy już przed nim głosowania referendalnego. Tak, o tym było już kilka filmów. Ale z pewnością nie jest to temat, który w instytucie porzucimy i z pewnością jeszcze wiele materiałów i konkretnych propozycji legislacyjnych z naszej strony wyjdzie. Też już jestem umówiona wstępnie na różne takie rozmowy, więc pora by tylko się zgodzić. A tobie za gościnę i podsumowanie w takiej pigułce i wyborów, i głosowania w przypadku referendum. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na kanale następnym razem. Również dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie komentarze, co o tym wszystkim sądzicie. Dokładnie. I z tej strony mówiła do was Agata Kępa i Tomasz Synowiec. Cześć.